Autorem projektu wpuszczenia motocyklistów na bus pasy jest przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak. Przede wszystkim to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla mnie jest to priorytet. Dla mnie najistotniejsze jest to, aby zdarzeń z udziałem motocyklistów, w ogóle zdarzeń drogowych, było jak najmniej. W Londynie to działa, w innych miastach to działa. Jestem przekonany, że w Łodzi również zadziała. Założenia były takie, że pilotażowo na ulicy Palki motocykliści zostaną wpuszczeni na te buspasy. A dalsze kroki zobaczymy, jakie będzie stanowisko policji. W posiedzeniu komisji wzięli udział przedstawiciele klubów motocyklowych. Pomysł jazdy po buspasach im się podoba, choć te łódzkie są wyjątkowo wąskie. Przy niewielkich poprawach, to co wspominałem wcześniej, na przystankach autobusowych, gdzie nie ma zatok, namalowanie tych linii przerywanych od strony buspasa umożliwi nam możliwość ominięcia autobusu. Taki zabieg według motocyklistów zniechęci do łamania przepisów i pozwoli szybszym pojazdom bezpiecznie wydostać się z miejsc, gdzie ruch jest wolniejszy, co w konsekwencji wpłynie na odkorkowanie miasta. Ostatecznie pojawienie się motocyklistów na buspasach na stałe zależeć będzie od decyzji Rady.